by Państwo powiedzieli na zajęcie, podczas którego znów można poczuć się dzieckiem? Kolorowanki dla dorosłych, bo o nich mowa, podbijają serca ludzi na całym świecie. W czym tkwi sekret ich popularności? Sprawdźmy. Kolorowanki dla dorosłych są ostatnio bardzo popularnym zjawiskiem, między innymi dlatego, że jest to łatwy, bezpieczny i przyjemny sposób na to, żeby zredukować napięcie, trochę się rozładować na przykład po długim, stresującym dniu. Zaletami takiego kolorowania, chociaż to nie jest w pierwszej chwili oczywiste, jest według mnie na przykład to, że musimy znaleźć dla siebie trochę czasu. W tym całym pędzie, w całym stresującym naszym życiu mało jest takich chwil, kiedy nie wykonujemy kilku czynności równocześnie. A to kolorowanie wymaga skupienia i wygospodarowania w swoim grafiku, w planie dnia, czasu na to, żeby usiąść i żeby całkowicie poświęcić się jednej czynności. Po drugie, ważne jest, żeby powiedzieć, że one pozwalają trochę poznać siebie, uświadomić sobie, że akurat ten dzień był stresujący. Czyli kiedy mam ochotę sięgnąć po taki sposób jak kolorowanie, to znaczy, że ten dzień był dla mnie trudny. Ważne jest, żeby sobie uświadamiać takie sytuacje. Kolorowanki dla dorosłych pozwalają na kontaktowanie się z taką fajną, radosną energią. To są zasoby, do których rzadko sięgamy, a kolorowanie pozwala kontaktować się, uwolnić energię naszego wewnętrznego dziecka. Kolorując, skupiamy się na naszym zadaniu, a w związku z tym przestajemy myśleć o sprawach, które zaprzątają nam głowę. Kolorowanie odpręża i działa terapeutycznie, a także jest odskocznią od szarej codzienności. Kolorowanie jest aktywnością podobną do medytacji. Pozwala na chwilę wyciszenia i beztroski. Codzienne obowiązki i brak czasu powodują, że nasza wyobraźnia jest stłumiona. Kolorowanie pozwala odkryć nasz twórczy potencjał i uwolnić pomysły. Kolorowanie wymaga koncentracji i precyzji. Wzmacnia naszą koordynację ruchową, a dzięki temu na długo zachowamy bystrość umysłu. Kolorowanki są dostępne w różnych wariantach tematycznych i w fantazyjnej oprawie graficznej. Eksperymentując z kolorami, możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. O to, co daje kolorowanie i dlaczego warto to robić, zapytałam ekspertów. Lubię kolorować, bo kolorowanki są uspokajające. Plusy kolorowania to są na przykład, że fajnie się koloruje, albo też można, jak ktoś się może trochę nudzić, to też może kolorować. Lubię kolorować dlatego, że wtedy mama i tata wtedy są zluźnieni. Wtedy nie muszę, wtedy się nie męczą i wtedy ich sprawia fajnie, sprawia ich radość, no bo rodzice mogą też się uczyć kolorować. Na przykład mi się najbardziej podoba, że są obrazki. No, że są takie różne wzorki. Mamo, a czemu dzisiaj masz zły humor? To wtedy bym mogła ją zaprosić do kolorowanek. Trzeba im powiedzieć, chodź, razem pokolorujemy. Dorośli powinni kolorować, bo mogą się uspokoić. Bo jak tata jest jakiś zły, to może to też z nim pokolorować. Fajna zabawa. Dorośli warto kolorować. Mam nadzieję, że przekonali się Państwo, że kolorowanie ma same plusy. Zachęcam więc do tej aktywności i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Do zobaczenia.